Dzień, 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 dzień. Dzwonią sanki, dzwonki san. Dzień dobry! Dzisiaj będzie daily vlog. Dzisiaj siedzimy w domu, więc stwierdziłam, że nagramy sobie coś dzisiaj. Zwłaszcza, że czekam na jedną przesyłkę, na którą czekam od kilku dni i która sprawi, że mój salon będzie w 90% gotowy, bo jeszcze 10% zajmuje lampa, a jeszcze ten stojak na telewizor. Powiedz nam, co to za przesyłka? Czy jest to może 70-calowy telewizor LG? Nie. Siedzimy cały dzień w domu, czekamy ja na kuriera. Jestem. Dzień dobry. Mua. Więc dzisiaj będziecie... Oj, Mat, jesteś za duży, kucnij. O. Albo nie, stań wyprostowany. Trudno, no takie życie, no. Takie życie, taki statyw. Oprócz tego chciałabym wam pokazać, jak robię kawę. Tak? Pomóc ci w tym? Pomóż mi w tym. Okej, to ja włączę czaj. Zrobimy może kawę w zwolnionym tempie i zrobimy kawę artystyczną. Więc już wam powiem, jak się robi kawę. Ściągam kubek. Ściągaj kubek. Tak właśnie wygląda robienie kawy na YouTube'a. Basiu, chodź się przywitać! Chodź się przywitać! Ach, Jezu, jaki ty już się robisz ciężki! Może dlatego on tak szczekał, bo chciał się przywitać. Chciał się przywitać, bo Basiu ma bardziej na szkło. Ja z taką kluską. Także my się zabieramy na śniadanko i widzimy się później. Chlebek żytni, serek wiejski, pomidorek, szyneczka, odrobinę masełka, a Mati ma... A Mati się wpasowałeś tymi swoimi borówkami do koszulka. Ja zawsze ubieram się pod jedzenie. Czy jak jem z chaboszczaka, to ubieram do tego brązowy golf. A no tak, zapomniałam, a co cię jesz? Owsiankę, tak, codziennie. Ty kocha owsiankę, ja nie lubię. A z czym masz owsiankę? To jest owsianka z bananami, odrobiną masła orzechowego. To czarne, to są kluski borówkowe. Nie wiem, co to jest. I pudro proteinowe. O, dużo pudru proteinowego. Będziemy Baziowi myć zęby. Jak ja to mam zrobić? No, tak jak pastą do zębów normalnie nakładasz. Dobra. Baziu, siad. Dobra psinka. To nie jest jedzonko. No, jak ja to mam zrobić? Otwórz, żeby się chciał bawić z tobą. Jo, dobre? Dobra pasta do zębów. No. Tu szuruburu? Ty tego nie jest. Dawaj ząb. O tak. O tak. No. No. Nie da się. Nie da się. Na ciebie się udało. No po prostu zacząłem go zaczepiać, tak żeby gryzł. I on to gryzie, a ja mu wtedy szuruję ząbki. Ślicznie. Zobacz, Basiek, co to jest. Co to za pudła? Gdzie jest Basiek? Gdzie jest Basiek za pudłem? Otwieramy. Ta chwila. Nie gryź. Pam parara. Tu, 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 tu. Jeżeli mnie śledzicie na Instagramie, to już widzieliście, o czym mówię. Zamówiłam ze strony Desenio 8 obrazków. Dzisiaj będziemy je wieszać, ale na pewno więcej na ten temat wam powiem w osobnym filmie o Desenio i osobnym filmie o urządzeniu mieszkania. A
dzisiaj wam tak mniej więcej pokażę, jakie obrazki zamówiłam. To jest napisane There is art inside? No. Wow. Wszystko będzie w zieleniach. Dobra, słuchajcie, chcę wam teraz pokazać te wszystkie obrazki. Włożyliśmy je do ramek i wyglądają przecudownie. Nie wiem dokładnie, co to jest. To jest jakaś coś z zielono-złotego. Tu jest ta hodowla ryżowa. Tutaj mamy pis. Tu też jest zdjęcie z lotu ptaka. Nie wiem, czy to będzie widać, ale to są takie dwie łódeczki. Przepięknie to wygląda. To jest po prostu sztuka. Tutaj mam napis home. Tutaj liść i tutaj tyle, żeby już się nie zmieścił. Kochanie, podnieś te fale, żeby było lepiej widać. O. To jest chyba mój ulubiony. Tak? No. To są piękne. Więc teraz musimy ułożyć całą kompozycję. I to wszystko będzie tutaj na tej ścianie. Muszę wam powiedzieć, że ja się zakochałam w tych obrazkach. Ja już Desenio znam od kilku lat. Tam z tyłu za mną, może wam później we vlogu pokażę inne obrazki z Desenio, które mam. To zamówienie naprawdę jest zielone i naturalne i piękne. O to mi chodziło, dlatego że nasz salon jest szary i ja chciałam go właśnie tak trochę ożywić zielenią i jakimiś tam naturalnymi pierdołami. I chcę wam powiedzieć, że te plakaty zostały mi wysłane i jest to część mojej współpracy z firmą Desenio. Bardzo dziękuję za odmienienie mojego salonu. I Desenio dla widzów Ewy zaproponowało zniżkę 25%, a że są to naprawdę piękne obrazki, to radzimy wam już zacząć zbierać. Robić research. I robić research, co wam się podoba, co będzie pasować do waszego salonu. Jeżeli będziecie mieli jakieś wątpliwości, to Ewa w filmie 23 października wam je rozwieje, dlatego że będzie to film ogólnie o tym, jak pięknie udekorowała nasz salon. Dom cały. Dom, bo będzie takie uwiecznienie, tak to się mówi? No. House tour? To, zrobimy house tour. Może nie zrobimy house tour, no bo nie chcę wszystkiego pokazywać, ale takie dekoracyjne elementy. Tak, i powiem wam, które jak... nie są drogie. No, bo mimo wszystko nasz dom... Jest na budżecie. Jest na budżecie, a wygląda naprawdę fajnie. Mi się osobiście bardzo jeszcze podoba. Jeszcze brakuje lampy. Ale jeszcze jeżeli chodzi o Desenio, to ja już na Instagramie mówiłam, że na stronie Desenio jest opcja zaprojektowania sobie takiej gallery wall, bo to się nazywa gallery wall, czyli kilka różnych obrazków stworzone, no, tworzące galerię tak zwaną. Więc tam możecie sobie wejść, wchodzicie w Inspiration, build you create your gallery, create your gallery wall i tam możecie sobie wybrać, jaki macie kolor ściany, możecie sobie wybierać ramki, ile ich chcecie i wszystkie printy, plakaty dostępne na stronie możecie tam właśnie umieścić i zobaczyć, jak ta ściana będzie wyglądać. I to jest naprawdę ogromna pomoc, dlatego że jeżeli chcecie zamówić sobie jeden plakat, to spoko, nie potrzebujecie tego, ale tak jak ja, chcecie zamówić sobie dużo tych plakatów i zrobić po prostu taką galerię, no to ten program na stronie Desenio naprawdę wszystko ułatwia, bo ciężko jest sobie wyobrazić, jak dany obrazek koło drugiego będzie wyglądał, więc mam nadzieję, że jakoś to będzie fajnie wyglądać, to bo to też inaczej tak, na stronie wygląda na żywo inaczej, tak czy siak. No, ale... Ale i tak to jest ułatwienie. Nie, no jest ułatwienie. A powiedz mi, czy jak już zrobisz sobie tą gallery wall, to potem możesz to wszystko dodać do koszyka tak, po prostu? Tak, czyli nie musisz przychodzić znowu? No, wszystko jest tylko buy this gallery wall. I są te nasze obrazeczki i słuchajcie, ja już w tym vlogu wam nie pokażę, jak to będzie wyglądać, no bo to musi być niespodzianka. Mm-hmm. A powiedz, bo my ogólnie już prawie 2 lata marzymy o takim gallery wall, no. Co nie? Ale nie mogliśmy się nigdy zdecydować, nigdy. Gdzie, bo mamy inny w ogóle rozkład salonu do tego, co było wcześniej, tu jest jaśniej też, nie ma, jest większa ściana, na której można coś powiesić. Więc jesteśmy bardzo podjarani. Ja powiem wam, że jestem zachwycony tymi ramkami. No to Ewucia wszystkie wybierała. Mati mówi, idź i wybieraj wszystkie. Ja mówię, Mati! Ja się na tym nie znam. Pewnie u mnie to byłyby cyborgi. Mati sobie tylko zażyczył, że chce... Złote ramki. Że chce... Nie, to że morze. Chce morze. I kwadratową ramkę. Mati chciał kwadratowe morze i ma kwadratowe morze. I jestem naprawdę pod wrażeniem, jak to wygląda. I ogólnie... Z tego, co tak patrzyłem na to, jak te ramki wyglądają od tyłu i jak wygląda montowanie tego w środku, to jest naprawdę łatwo. No i te ramki nie są takie drogie. Bo czasami to można po prostu, nie wiem, trzeba mieć chyba magistra inżyniera, żeby założyć te rzeczy do ramek, a tutaj było naprawdę łatwo. Nawet ja ślepy sobie poradziłem z ramką. No.
Także słuchajcie, hello. Dziewczyny i chłopaki, jeżeli wam się podobają takie obrazki, to idźcie na Decenio, stwórzcie sobie wymarzony gallery wall, albo jakiś jeden, albo dwa obrazki, jak chcecie, ile chcecie, ale tak jak mówię, 23 będzie zniżka minus 25%, więc to jest duża różnica. Że jeżeli chodzi o jakość tych rzeczy, to one już są warte swojej ceny, ale to, że to jest taka zniżka zaoferowana, to jest naprawdę wow. No, ile to jest 30 funtów? No, 30 funtów to będzie 7 funtów, 8, coś takiego. No to dużo. No. Ale to 30 funtów to też nie jest tak, że wszystko tam kosztuje, tylko po prostu... Są niektóre plakaty za 5,90, niektóre za 3,90, niektóre za 16, więc to wszystko zależy od rozmiaru. Nie musicie kupować ramek. Jeżeli w domu macie na przykład ramki, albo macie dostęp do ramek gdzie indziej, nie musicie zamawiać, ale te ramki wychodzą tanio i są naprawdę fajne. Nawet taniej niż w Ikei, jak ostatnio porównywaliśmy, a Ikea... Pamiętasz, kiedyś chcieliśmy kupić antyramę lata temu na plakat? No, to antyrama wychodziła więcej niż te 16 funtów chyba kosztowała antyrama, a taka wielka, rama kosztuje chyba 12 funtów? Ale naprawdę jestem pod wrażeniem. I to są metalowe ramki, to nie jest tak, że to jest plastik malowany, tylko to jest metalowe, więc to na pewno będzie ładniej wyglądać i nie zgnuśnieje tak szybko. I są też inne kolory, są też czarne, białe, takie oak, czyli... drewno, no takie... Drewniane, jasne drewniane, ale ja chciałam złote, żeby było buzi. Dobra, już się nie mogę doczekać tej gallery wall. To zabieramy się za robotę? Tak, zabieramy się za robotę. Powiedz mi, czy będziemy ładować dwa gwoździe, czy jeden większy? Jeden gwóźdź, dobra. No to zapraszamy ponownie 23 października, zobaczycie efekt końcowy. No i dajcie znać w komentarzach, Ewie, który wam się najbardziej podoba. Bo dla mnie zwycięzcą jest ten kwadratowy. A dla mnie ten zielony. Które są? Trzy zielone. Ten duży, co trzymasz w ręce. Ten co... I co to jest? To jest plantacja ryżu. A w ogóle powiedz mi, czy ta plantacja ryżu, jak ona jest? Czy ona jest tak, czy na odwrót? Nie bardzo nie ma znaczenia. A daj do góry nogami. Uuu, chyba tak. Chyba tak. No. A i to nie jest taki papier, jak plakaty są na nim zazwyczaj drukowane. No to jest matowe. To jest matowe i oprócz tego to jest taka jakby tektura. Bo nawet ostatnio, jak ściągaliśmy przy przeprowadzce plakaty ze ścian, to te plakaty są tak naprawdę do wyrzucenia, bo są tak wygniecione i w ogóle najgorsze w nich jest to, że nawet jak przyklejasz na tym blue tagu, czyli tej gumie takiej do przyklejania do ścian, albo na dwustronnych takich paskach, to to jest tak naprawdę jednorazowego użycia plakat przez to. Dobra, no to co, zabieramy się do roboty? Tak. Wow, ale dymy. Ostatnio mi piszecie pod filmami, że bardzo ładnie moja cera wygląda, że co ja robię, się tak promienieje. Słuchajcie, rzeczywiście tak jest. Sama zauważyłam poprawę stanu mojej cery i na pewno jest kilka czynników, które na to wpływają. Po pierwsze, widzieliście już we vlogu z Polski, że byłam na mikrodermabrazji, czyli na takim bardzo mocnym złuszczaniu i polecam to wam bardzo serdecznie. Natomiast ja byłam tylko na jednej serii, więc na pewno nie jest to tak efektowne, jakbym chciała. Na pewno lepiej byłoby, gdybym wykonała serię takich zabiegów, 4 do 5 serii, ale jeden zabieg też daje fajne efekty. Ściągnęłam po prostu ten mój cały naskórek i na jesień, zimę ta moja skóra jest już przygotowana na kolejne złuszczanie. Dobrze jest mikrodermabrazję połączyć na przykład z zabiegami kwasowymi. Najlepiej, żebyście się przeszły do kosmetyczki i na pewno wam coś doradzi. Więc to było to, co zrobiłam. Oprócz tego używam mojego toniku z Pixi Glow, ale od niedawna, tak naprawdę od tygodnia. Ale słuchajcie, oprócz tego, jeżeli chodzi o makijaż, mam kilka nowości, które mi się super sprawdzają. Między innymi jest to korektor z NYXa, ten HD Studio Photogenic Concealer Corrector i ja go używam pod oczy i tutaj trochę na czoło i na brodę i rzeczywiście on bardzo ładnie odbija światło, zwłaszcza to widać w kamerze, ale na żywo ta cera wygląda po prostu dużo, dużo lepiej, więc jestem oczarowana tym w połączeniu z tym pudrem i jest to też NYX HD Finishing Powder Pure Definition, takie coś. I ja wiem, że nie z wersji sypkiej i wersji prasowanej. Stwierdziłam, że wolę wersję prasowaną, bo jest mniej bałaganu. I ja po prostu sobie wpisałam w Google
The Best Drugstore Powder, Translucer Setting Powder i właśnie ten NYX mi wyszedł w podpowiedziach, więc kupiłam go. Do niego dokupiłam korektor, bo oba produkty mi się skończyły. Mój MAC mi się skończył, Fix Plus i mój korektor z Revolution też się skończył, jest w ogóle niewydajny, więc Wam go nie polecam. I te dwa sztosy i do tego kupiłam jeszcze NYX, taki primer, bo było 3 za 2, więc wziąłam jeszcze nie primer, tylko setting spray i on jest fajny, bo on fajnie odświeża i on tak jakby scala ten cały makijaż, ale on nie robi takiego mokrego wykończenia. Tu jest napisane, że takie dewy finish, czyli taki niby mokry, ale to jest taki kontrolowany mokry, bo czasem te mgiełki są takie, że aż ta twarz się błyszczy z powrotem, natomiast to daje taki efekt scalenia makijażu, ale nie jest taki bardzo, bardzo błyszczący. I dwa pędzle, których używam non-stop, to są dwa pędzle, które mi zostały właśnie wysłane z Real Techniques, widzieliście też może w jakimś vlogu poprzednim. Jeżeli chodzi o nakładanie podkładu, to ja używam tego pędzla, a ten pędzel jest do różu, ale go używam do podkładu i ja tego pędzla używam i do podkładu, i do korektora, więc najpierw nakładam nim korektor, a później, najpierw nakładam nim podkład, a później korektor i idealnie się to nadaje pod oczy, żeby delikatnie sobie rozetrzeć. Skóra bardzo dobrze wygląda. Dzisiaj mam na sobie Marka Jacobsa, ale z Double Wearem się dobrze sprawdza. Sprawdza się też dobrze z tym podkładem z My Secret, więc ten pędzel, nie powinnam używać go i do podkładu, i do korektora, zwłaszcza, że mam inne pędzle, ale tak naprawdę cały czas go używam. I jeżeli chodzi o puder, to ten sztos pędzel używam właśnie do tego prasowanego pudru, dlatego że on jest zbity, ale on jest ścięty, więc znowu bardzo ładnie nam tu wszystko wchodzi i super, super, super matuje i ten puder to jakby się wprasowuje w twoją twarz, więc to są wszystkie moje nowości, które Wam polecam. Te pędzle są świetne i to jest nowość z Real Techniques. Pamiętajcie, że one są właśnie ścięte i to jest moc, w nich jest moc. No i te trzy produkty, naprawdę mega. Puder bardzo dobrze matuje, dobrze utrzymuje mat, dużo lepiej mi się sprawdza niż ten puder z MAC-a, więc ciekawe, a nie jest taki drugi, bo kosztował tylko 9 funtów. I ten korektor ja mam w kolorze CW02. I też mi się bardzo dobrze sprawdza, więc to są moje ulubieńcy i nie wyobrażam sobie w tym momencie bez nich makijażu. A teraz wezmę Was ze sobą do łazienki i pokażę Wam, jak myję pędzle tym doktorem Bronnersem, bo to jest najlepszy płyn do mycia pędzle. Umyjemy sobie pędzle doktorem Bronnersem. Przelałam sobie go tu do małego dozownika i zmieszałam pół na pół z wodą. I jak tak sobie zmieszacie, to będzie na pewno dużo wydajniej. I teraz tak, weźmy sobie może najbrudniejszy pędzel. Wezmę sobie tego Real Techniques. Daję dosłownie kropelkę. Zobaczcie, jak to wszystko rozpuszcza się. Pędzel jak nowy, czyściusieńki, skrzypiący i co najważniejsze odżywiony, dlatego że to mydło ma pełno olejków. Yes! Dawaj, przynieś! Przynieś licznie, jeju, jeju, Badziu, jaki mądry piesek! Jeju, jeju! Mam Wam do powiedzenia dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że nie polecam Wam lakieru Sally Hansen. To jest jedyny lakier, jaki mam, który nie jest hybrydą i to jest 210 Renewed. I kolor co prawda jest bardzo ładny, nude, ale niestety strasznie się marzy i smuży i gluci. I to nie jest stary lakier, to jest nowy lakier, w sensie nowy. No ja go kupiłam w czerwcu, użyłam go może 2-3 razy i za każdym razem mam ten sam problem. Maluję i się robią smugi i gluty. A problem jest taki, że ten lakier jest drogi, więc już nie wiem, to jest jeszcze jakiś taki z olejkiem arganowym, ale jakoś nie wierzę w działanie olejków w lakierach do paznokci, ale nieważne. Powiedzcie mi, jaki mam kupić lakier do paznokci, jakie są firmy, jakie Wam się sprawdzają. Zależy mi na tym, żeby był dobrze napigmentowany, nawet nie mogę nałożyć 4 warstwy, bo tego i tak musiałam nałożyć 4 warstwy, ale to się po prostu strasznie gluci i smuży.
Więc nie polecam wam dziewczyny Sally Hansen, chyba że mi się trafił jakiś taki bubel, ale z tego co pamiętam, to kiedyś miałam jeszcze Sally Hansen i też mi się nie sprawdził. No ale nie wiem po co go kupiłam, bo potrzebowałam. Kawowy update. Czwarta kawa dzisiaj. Pokaż. Już nie będziemy. Jest kawka. Jest taka kawa? Pachnie tak kawowo. Taka. I to jest pół na pół Inka z i Jacobsem. Jacobsem, markiem, not sponsored, hashtag. Markiem Jacobsem wśród kaw. A masz paragon? Co? Masz paragon, żeby udowodnić, że nie jest sponsorowany? Kupowaliśmy go w Tesco w Polsce za 20 zł. Mati, nie masz głowy. Teraz wypij. Mati, to też jest ta reklama. Wymarzesz, używając nowej funkcji YouTube zamazywania twarzy. Dobrze. Tak strasznie cię kocham. Ciebie też. Ojej. Czy wy też kochacie Ewusię? Piszcie w komentarzach. Pewnie, że kochają, inaczej by ich tu nie było. A tego nie wiadomo, może cię oglądają, żeby po prostu... Trollować. Pośmiać się z ciebie, Zemnij swojego takiego podbródka, że się nie lubi nam w spodnie, ale właśnie chcę wam powiedzieć, że wracamy z Mattym na dietę. Nie na dietę, tylko po prostu jemy... Nie żremy gówna. Dokładnie. Nazwijmy to po prostu po imieniu. Kupa już nie jest na menu. Więc liczymy makrosy, redukcja robimy, liczymy makrosy. Jakie mam proporcje? 30, 40, 30. 30 białko, 30 tłuszcze, 40 karby. Tak. A ty masz jakie? Ja mam 25 białko, procent. 45 karby i 25 tłuszcz. Czy to wychodzi? Nie, to nie wychodzi, czekaj. Albo mam 20, albo może nawet mam 20 białko. Tak mało? No, 20 białko, 40... Bo drogie białko! I 20 tłuszcze, no bo białko jest najdroższe. Najdroższe, no nie da się jeść kilo szynki dziennie. Jeżeli chodzi o kaloryczność, to ja mam kalorii 1700, a Mati ma 2200. I właśnie robię obiados na jutro. Co będziemy jutro jeść, mistrzu kuchni? Będziemy jeść warzywa na patelnię z ryżem. Ale te warzywa są na talerzu. To chciałem jeść warzywa na talerzu z ryżem, a pojutrze zjemy te same warzywa na patelnię z ryżem, bez ryżu, z kurczakiem, warzywa, tylko że w tortilli i wam to polecam, dlatego że ja jestem tego osobą, która nie lubi jeść cały czas tego samego, w sensie no lubię gotować na parę dni, bo nie trzeba stać przy garach, ale nie lubię tego, że na drugi dzień muszę zjeść to samo. Cicho sieć, nie wcinaj mi się. A na przykład od 9 miesięcy żre to samo. No ale chcę. To dlatego może jest taki niezadowolony. Ale chcę powiedzieć, że to co wam się znudzi, to na drugi dzień może zjeść z wrapem. Tak jak na przykład wczoraj jedliśmy grillowanego kurczaka z surówką z kapusty pekińskiej z ziemniaczkami, to dzisiaj po prostu zawartość tego talerza wczorajszego wrzuciłam sobie na tortillę. Zamiast ziemniaków oczywiście brązowy wrap. Więc to jest pomysł na szybki i zdrowy lunch. Brązowe tortille. Moje są z Asda, ale są w każdym supermarkecie. Ktoś napisał mi ostatnio w komentarzu, że zastanawia się... Co to zaraz? A no tak. Jak to jest możliwe, że Baziek jest taki chudy? Nie, nie, nie. Zapytała się, co to za rasa psa, bo mopsem to nie może być, bo jest chudy i ma długie nogi. My mamy, wyznajemy taką zasadę, że nawet jak Baziek żebrze, to mu nie dajemy jedzenia. A wam udaje, dlatego udaje. Widać nawet jak jemy obiad, że on zawsze podchodzi do Ewy i nigdy się do mnie nie zbliża. Ale wkupiła mu się w łaski przez to, bo jak Ewusia dziś wychodzi, to Baziula co robi? Baziula pakula. Ale... A jak Mati wychodzi, to Baziu ma to gdzie? W dupie. Dokładnie. Ale chciałam powiedzieć, że Baziu jest mopsem, tylko nie jest upasiony po prostu. Baziu? Ale już go pasiemy trochę, bo jest trochę za chudy. Patrzcie, tak wygląda mops, który nie jest spasiony. O, nie widać tak. Go, kochanie. Tak. Nie widać go. Widać tego śliczaka. O tak. Tak. Śliczny. Śliczny. Niezadowolony. A dostaniesz za taką kiełbaskę. Nie, już nie. Go we dwójkę trzeba trzymać. Jest taki ciężki. Czyli jakbyście Baśka złowili, to byłby takim pokaźnym sumem. Dorszem. Szczupakiem. Dorszem złotołuskowym. To komu się podobał vlog długi? Kciuk w górę, komu się nie podobał kciuk w dół, też zapraszamy kciukowców w dół. I hejterów też. I hejterów też.